Cześć, witam na kanale Knife Division. Ja się nazywam Łukasz, a dzisiaj czas na kolejnego ptaszka. Co to za folder? QSP Parrot. Zapraszam. Nóż przychodzi do nas w takim oto kartonowym pudełku. Tutaj też jest zrobiony taki a la blackwash. Fajnie to wygląda. Ciekawe. W środku mamy naklejki. Tu mamy takie podziękowania od marki QSP, swoją drogą z drugiej strony jest zrobiona taka krótka specyfikacja, też ciekawe. No i oczywiście sam nóż. Co do moich oczu względem tego noża, to moim zdaniem jest to taki projekt takiego edeciaka, ale z takim zacięciem na może nawet trochę takiego garniturowca, bo jest mały, smukły, nie wiem, tak ten look jakoś tak ogólnie, całościowo by mi podchodził pod jakiegoś takiego trochę garniturowca, trochę coś pod koszulę, bo nie jest krzykliwy, raczej ma niski fear factor, więc jakoś tak bym go widział. Nie wiem jak co wy o tym sądzicie. Ogólnie jest to chyba najtańszy z QSP, ale oczywiście nie ujmując mu na żadnej jakości wykonania czy coś. Tutaj pod względem jakości wykonania jest wszystko jak najbardziej ok. Wszystkie otwory są równe. Tutaj mi, szczerze mówiąc, jedynie co trochę przeszkadza, co trochę mnie razi, to te dziury, które są zrobione po to, żeby móc klips przełożyć na lewą stronę. Jeżeli dobrze pamiętam z modelu z Pingwina, to tam były śrubki zrobione z obu stron, tutaj zrobili tylko z jednej. Szkoda, bo nie, mnie osobiście to razi, ale to wiadomo, no to co tam, co użytkownik, to też trochę inne odczucia względem tego. Co do samego klipsa, no to ma też taki dosyć mocno wystający dziubek i w momencie, kiedy ten nóż się trzyma, to potrafi się, no, może nie jakoś strasznie wbijać, ale gdzieś tam pod tą dłonią go czuć, więc raczej zwracam wam na to uwagę. Tym razem wziąłem trochę specjalnie, głównie bez żadnej powłoki, żebyście też mieli porównanie, jak to się prezentuje. Prezentuje się ogólnie też ciekawie, jednakże pamiętajmy, że jest to stal D2, więc stal półrdzewna, więc czasem jak nie będziecie o ten nóż dbać, to mogą wam się pojawić plamki na głowni i potem czyszczenie tego, to tak trochę możecie porysować sobie tą satynę. A szkoda, bo jest ładnie zrobiona, a chyba że macie to gdzieś, bo używacie noża, no to wtedy jak najbardziej jechać ostro. Swoją drogą fajnie, że w takim maluchu jest zrobiony pełny płaski, więc jakiekolwiek cięcia będą dużo, dużo lepsze. Można by się nawet pokusić, może marka QSP kiedyś zrobi opcję np. ze szlifem wklęsłym. Wtedy pewnie cena też wzrośnie, ale kto wie. Sam jimping, który jest zrobiony na głowni, jest fajny, jest przyjemny, jest delikatnie ostry, ale tak przynajmniej pod moje delikatne paluszki, zrobiony z wyczuciem, więc to, ten palec ma o to przyjemne oparcie, a jednocześnie nie wbija się to jakoś chamsko gdzieś tam w palce, więc spoko. Co do plusów, to wykonanie tego noża jest zrobione jak najbardziej ok, bardzo przyjemnie klika, dużo lepiej niż w Pingwinie. O dziwo, chociaż widzicie, tańszy nóż, no ale to pewnie taka trochę loteria z tym jest tak naprawdę. Tak naprawdę w tamtym nożu, gdyby zająć się jego mechaniką, też było wszystko ok. Tutaj od nowości jest wszystko ok, wszystko spoko, nie trzeba go rozbierać ani nic. Tak naprawdę wyciągnąć z pudełka i można działać. Trochę się tym nożem już bawię, nawet teraz jeszcze sprawdzę. O, no i centra się trzyma, czyli można. Czyli nie wiem, podejrzewam, że może pivot był już jakby fabrycznie klejony, albo jest po prostu na tyle mocno skręcony, że się nie luzuje. Z drugiej strony ta głownia też nie jest jakaś nie wiadomo jak duża, nie wiadomo jak ciężka, żeby miało to się gdzieś tam rozklekotać, ale z drugiej strony w mniejszych nożach potrafiło się to zdarzyć, więc jak najbardziej.
Co do plusów, minusów tego noża, no to wiadomo, kolor, no nie każdemu musi podpasować. Samo G10 równie dobrze może nie pasować, czy te przetłoczenia tutaj, które są zrobione, raczej mają, moim zdaniem, raczej mają być taką ozdobą, niż faktycznie mieć jakąś użytkowość, bo sam nóż nie jest, nie powiedziałbym, że to jest typowy robol. To jest raczej coś do lekkiego EDC. Jak powiedziałem z początku, może też nawet jakiś taki look, taki biurowo-garniturowy, myślę, że też będzie spoko, więc to G10, to fakturowanie trzyma się dłoni, ale raczej, tak jak mówię, te przetłoczenia raczej na jakąś jego turboergonomię wpływać nie będą. Plusem, minusem może być też waga. Jak już pewnie wiecie z moich filmików, chyba że pani oglądający jesteście nowi, to możecie nie wiedzieć, więc powiem. Dla mnie waga noża nie jest jakimś ważnym wyznacznikiem. Ja, szczerze mówiąc, mi się ma projekt podobać, więc raczej jeżeli podaję wagę i informacje z nią związane, to raczej dla was, nie dla siebie. Nóż waży 80 gramów i ktoś by powiedział, łopanie, dużo. No, fakt faktem, dosyć sporo, tym bardziej, że Ruike na przykład ma swój model P662B, o którym też jest recenzja. I tam na przykład tych gramów jest 60. Fakt faktem, tamten Ruike jest mniejszy, ale raczej zwracam wam na to uwagę, gdybyście szukali właśnie czegoś małego do EDC, że są foldery, które są po prostu lżejsze. Kolejnym plusem, minusem jest ta głownia i nie to, że coś z nią jest nie tak, co przyznam się bez bicia, że miałem trochę problem, jak ją określić, bo wszędzie piszą, że jest to drop point, ale taki nie stuprocentowy. Znowu, to jest jeden chyba z kolejnych folderów, w którym ciężko mi było określić jednoznaczność głowni, bo no popatrzcie sami. Nie jest to taki trochę spear point? Taki troszeczkę? Taki gdzieś tam, coś tam, ojciec drop point, matka spear point? Taki nie stuprocentowy. Przynajmniej moim zdaniem. I pewnie się trafi ktoś, kto w komentarzu mi napisze, że ło, Łukasz, weź, idź ty już, bo się nie znosz, to je drop point i tyle. No dla mnie taki, tak jak mówię, nie taki stuprocentowy. Na co zwracam wam po prostu uwagę. Ogólnie do mnie ten projekt, przyznam się bez bicia, nie trafia, bo jest dla mnie za mały, za mało taki robolski, bym powiedział. On jest taki fajny, taki parocik, taki wysmukany, takie pióreczka, takie. Chociaż kolorowy nie jest, to taka czarna papuga po prostu. Ale jak mówię, jeżeli szukacie czegoś lekkiego, nie za miliony, bo obecnie ten nóż chyba kosztuje stan na dzień dzisiejszy, to tam chyba około 160 zł. Jakąś tam podstawową robotę zrobi, wszystkiego rodzaju cięcia, jak najbardziej. A nie chcecie wydać dużo, no to myślę, że jak najbardziej dla was. Co prawda jest z kołkiem. Tutaj ktoś może narzekać, że wolałby z fliperem. No ale nie można mieć wszystkiego, nie? To tyle na dzisiaj. Piszcie w komentarzu, co wy sądzicie o tym modelu QSP. Pamiętajcie oczywiście o subskrypcji, o dzwoneczku, o łapce w górę. Pamiętajcie też, żeby wpaść na stronę na Facebooku, na Instagramie. I jak zwykle widzimy się już wkrótce. Trzymajcie się, cześć!